Cześć moi drodzy, jest z nami Kamil Ruta. Cześć Kamil. Cześć. No przede wszystkim kolejna gala DSF-u, na której się nie bijesz. Może byś zdradził kiedy? Kiedy się zobaczymy? Na walce na wrześniowej gali, przepraszam, to jest, nie wiem, chyba 18-21 września w Zabrzu, z tego co pamiętam. Gliwice. Gliwice, teraz jest Zabrze 1 czerwca. W sumie to troszeczkę żałuję, że pierwszą walkę zrobiłem dopiero w kwietniu, teraz dopiero wrzesień. Jak dla mnie, zawodnika, który bardzo dużo walczy amatorsko, kiedy robiłem 13 turniejów amatorskich w roku, 31 walk, z czego wygrywałem 30 czy 31. Pamiętam, że zawsze jedną musiałem przegrać w ciągu roku. Troszeczkę żałuję, że tak mało, ale jestem głodny i dzięki temu mogę się lepiej przygotować do mojego rywala, którym jest Kamil. No to Kamil Jenel. Kamil Jenel. Pozdrawiamy go. Czyli będzie rewanż o pas. Będzie rewanż o pas. Mam nadzieję, że to jest rewanż o 2 pasy z zawodowego mistrza Polski i mistrza Federacji DSF. To są, Kamil, przypomnijmy, widzą te pasy, które straciłeś w walce z Kamilem Jenelem, i czy to jest cały czas taki twój koszmar, ta walka z Kamilem Jenelem? Znaczy, to nie jest może mój koszmar, ale sądzę, że po prostu Kamil dostał te pasy, po prostu nie to, że ja jestem słabszym zawodnikiem od niego, nie uważam tego, tylko że, przepraszam, telefon, trafił w dzień mojej niedyspozycji, kiedy naprawdę bardzo wiele złych czynników nałożyło się na mnie, po prostu nie byłem w stanie skoncentrować się na walce, odpaliłem się dopiero w 5. rundzie. Mieliśmy 5 rund. Jeżeli on przez 5 rund nie był w stanie mnie posadzić, ani zrobić mi krzywdę, no to sorry. Jakie tam przygotowania, powiedz? W tym momencie, no do gali w Gliwicach zostało jeszcze sporo czasu. Jak w tym momencie wyglądają twoje treningi? Jak często trenujesz? W jakiej jesteś formie aktualnie? W formie jestem bardzo dobrej. Byliśmy na majowym obozie w górach, w Rabce Zdrój. Pomagałem w przygotowaniach mojemu trenerowi Igorowi Kołacinowi do walki na Stadionie Narodowym. Igor jest w formie, ja podtrzymałem tą formę po mojej ostatniej kwietniowej walce. Mnie nie ma okresów roztrenowania, zrobiłem sobie może odpoczynek 2-3 dni, no niestety nie jestem w stanie dłużej odpoczywać. Po prostu robię to 15 lat i to jest całe moje życie, nie jestem w stanie siedzieć teraz w domu i nic nie robić. A w jakiej jestem formie? Wczoraj w nocy, bodajże chyba o 2 w nocy wjechałem na siłownię, wyszedłem o 5 rano, przespałem się, wstałem o 14 czy o 13 i pojechałem znowu na siłownię, przyjechałem tutaj. Trochę w stylu Floyda Mayweathera, on zawsze uwielbiał nocami trenować, wiem, bo też czytam jego autobiografię, więc znaczy biografię, to nie jest jego autobiografia. Natomiast Kamil, mieliśmy okazję obserwować świetną galę na Torwarze, w której byłeś jednym z bohaterów, można powiedzieć głównym, jeden z głównych bohaterów tej gali. Jak myślisz, że zmieniła się świadomość ludzi co do Federacji DSF, co do kickboxingu w Polsce, bo to miała być ta gala przełomowa? No teraz mówi się o tej gali w Gliwicach, że będzie jeszcze większa, jeszcze bardziej przełomowa, ale czy widzisz już jakieś zmiany w odbiorze z tego sportu w polskim społeczeństwie? Według mnie gala w Gliwicach będzie miała naprawdę ciężką pracę, żeby przebić tą galę na Torwarze. Sam ten moment wyjścia dla zawodnika, to naprawdę było niesamowite, ile tam było, 6-8 tysięcy osób na sali, naprawdę emocje dla samego zawodnika rewelacyjne, małe hale ciężko mają oddać ten cały klimat, atmosferę, no i legendarny Torwar, to już samo robi wrażenie, to tak trochę jak takie nasze Madison Square Garden warszawskie. No tak, ale wiesz co, Gliwice będą największą halą w Polsce, więc można się spodziewać nawet chyba 16 czy 18 tysięcy ludzi na tej hali. To tym bardziej, tym chętniej zawalczę na tej hali. Muszę zorganizować kilka autobusów, bo moi kibice dojechali, żeby przekrzyczeli kibiców Kamila. To jest na pewno taki dodatkowy cel, taka wojna psychologiczna, którą nawiążą nasi kibice. I jak się zmieniła ta świadomość, powiedz? Widzisz jakieś zmiany? Czy widzę jakieś zmiany? Na pewno jest większe zainteresowanie w mediach społecznościowych. Dotarło to do dużo osób, tak? Niestety te poprzednie gale, które były organizowane na jakichś mniejszych halach, ośrodkach sportowych, nie miało takiego wydźwięku. Już sam ten, tak jak mówiłem, sam Torwar przyciągnął bardzo dużo osób. Torwar był cały zapełniony. Teraz sądzę, że Gliwice też pójdą w jakichś 80-90%. Co zmienisz w swojej walce teraz, w swojej walce rewanżowej z Kamilem Jenelem? Sądzę, że już się wiele zmieniło, jeżeli chodzi o moje walki. Nie walczę w taki sposób amatorski, gdzie po prostu dużo chodzę na nogach i te moje ciosy są silne, ale nie są na tyle silne, by powalić moich przeciwników. Z trenerem Igorem Kołacinem trenujemy bardzo mocno, bardzo intensywnie, stawiamy bardzo dużo czasu na treningu siłowym, przygotowanie siłowego. Walczę w inny sposób, jestem bardziej agresywny, mocniej biję, dokręcam wszystkie ciosy, każdy cios jak już dojdzie, to niestety już nie muszę poprawiać, także dla mnie jeszcze lepiej. Czuję się mocniejszym zawodnikiem, tak? Moje przygotowania są dużo mocniejsze dzięki temu i mój komfort psychiczny, moja pewność siebie rośnie przez to, że po prostu wiem, że naprawdę zapierdalałem przez ten okres przygotowań, a nie, że nie wiem, siedziałem albo że treningi nie do końca mi pasowały i czułem się po prostu niedotrenowany i zostawiało to zawsze takie ziarenko, które kuło w nas gdzieś tam w podświadomości. Myślisz, że Lindon był bardziej wymagającym przeciwnikiem niż Kamil Jenel? Na pewno, nie bez powodu zdobył teraz po mojej walce, naszej walce, 9. pas zawodowego mistrza świata. Kamil, mówiłeś o przygotowaniach, że twoim trenerem jest Igor Kołacin. Igor już za tydzień równy ma walkę na Narodowej Gali Boksu. No powiedz, w jakiej formie jest Igor? W bardzo dobrej. Sparowaliśmy, czekaj, dzisiaj jest piątek, wczoraj sparowaliśmy, tak? Igor naprawdę bardzo mocno bije. Jeżeli on jeszcze mówi, że on wyhamowuje siłę ciosu, by nie zrobić mi krzywdy w rękawicach 20, to jeżeli on założy rękawice dychy, on ma naprawdę bardzo ciężkie nogi. Jeżeli on bez problemu, on ma, nie wiem, około 1,80 m, 1,70 m z hakiem, jeżeli on bez problemu kopie na moją głowę, gdzie ja jestem wyprostowany i te kopnięcia są naprawdę tak mocne, że ja muszę przyjmować się na dwie ręce, bo inaczej mi posadzi, no to wróżę mu tylko jedno, zwycięstwo. Będziesz na gali? Będziesz w jego narożniku? Jako zawodnik i jego podopieczny nie do końca bym się chyba sprawdził w jego narożniku. Sądzę, że Igor potrzebuje osób, którym nie wiem w jaki sposób może bardziej ufa albo z którymi troszeczkę dłużej współpracuje. No jestem zawodnikiem, tak? Ja nie jestem jeszcze trenerem jego pokroju, żeby wyjść i mu dawać jakieś rady w ringu. No nie wiem, ja mogę prowadzić zajęcia, tak? Ale żeby prowadzić zawodnika na tak ogromnej gali, to taki dodatkowy czynnik stresowy, który po prostu lepiej uniknąć, tak? Co ja mam, przepraszam, mówić mojemu trenerowi, on ma, nie wiem, z tego co pamiętam, chyba chce wyjść z Mariuszem Ciszyńskim do walki, z którego zna kilkanaście lat, tak? Znają się bardzo dobrze. Też chodzi o relację nawiązaną między nimi. Sądzę, że to będzie dobra walka i takie zestawienie będzie dla nich jak najlepsze. Ostatnie pytanie już, Kamil, bo strasznie gorąco tutaj jest. Jest gorąco, naprawdę, jest gorąco. Co sądzisz w ogóle o całej Narodowej Gali Boksu i jakie frekwencje spodziewasz się na stadionie? Ilu ludzi przyjdzie na tą galę? Byłem na poprzedniej konferencji prasowej, bo ostatnia była w czwartek, ja byłem chyba jakoś w zeszłym tygodniu we wtorek. Wtedy Marcin Najman ogłaszał, że sprzedali około chyba 15 000, 17 000 biletów. To już naprawdę jest konkretny wynik. Takie nieoficjalne wiadomości do mnie doszły, że podobno już hala jest, Stadion Narodowy jest zarezerwowany na przyszły rok. Także jeżeli to wypali, to możemy się spodziewać tego, że ta gala będzie już cykliczna i sam bardzo chętnie chciałbym zobaczyć na tym ośrodku. Okej, Kamil, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia przy następnych okazjach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.